Identyfikator podmiotu SCP-354. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne procedury przechowawcze. W związku z brakiem możliwości przeniesienia SCP-354, wokół podmiotu wybudowana została strefa 354. Strefa 354 zamieszkiwana jest przez siły obronne i personel klasy D przygotowany do zajmowania się zagrożeniami pojawiającymi się z SCP-354 oraz badaczami pracującymi nad SCP-354 i jego właściwościami. Dla własnego bezpieczeństwa żaden pracownik placówki nie może nigdy zbliżyć się do SCP-354. Bezpośrednia interakcja z SCP-354 dozwolona jest tylko do celów badawczych mających na celu eliminację SCP-354 i musi być zatwierdzona przez personel O5. Strefa 354 została zbudowana w celu przechowywania i eliminowania wszelkiego zagrożenia wyłaniającego się z SCP-354. W centrum strefy 354 postawiono wysoką na 20 stóp, około 6 metrów, betonową ścianę, wzmocnioną. Wokół SCP-354, tak aby zapobiec wyłanianiu się bytów na masową skalę. Detektory ruchu o krótkim czasie reakcji usytuowane są na szczycie muru, skierowane na staw, a uzbrojeni strażnicy mogą łatwo eliminować cele z pomostów zawieszonych nad podmiotem. Opis. SCP-354 to staw czerwonego płynu odkryty w północnej Kanadzie. Ciecz w konsystencji przypomina ludzką krew, stąd kolokwialna nazwa krwawy staw. Jednakże nie jest substancją o pochodzeniu biologicznym. Basen nie ma wyraźnego brzegu. Gleba miesza się z cieczą, dopóki w pewnym momencie więcej jest ziemi i grunt jest stabilny. Ciecz staje się gęstsza wraz z głębokością, jeżeli staw ma dno, nie zostało jeszcze osiągnięte. Okresowo ze stawu wyłaniają się byty, które próbują uciec z przechowalni. Jak dotąd, praktycznie wszystkie stworzenia wyłaniające się ze SCP-354 były ekstremalnie wrogie i skrajnie niebezpieczne. Uważa się, że SCP-354 pierwszy raz zostało odkryte w roku przez ocalałych pasażerów wypadku lotniczego, którzy natknęli się na podmiot przypadkiem. SCP-354 urósł do rangi lokalnej legendy na długo przed przybyciem personelu fundacji w celu zażegnania niebezpieczeństwa. Po odkryciu lokalizacji legendy, personel SCP ustawił stację obserwacyjną Epsilon-38, której zadaniem było monitorowanie stawu i powstrzymywanie kolejnych wędrowców przed znajdywaniem go. SCP-354 został zaklasyfikowany jako Euclid do czasu, aż jego właściwości nie zostały lepiej poznane. O godzinie 14:03 niezidentyfikowany byt wyłonił się ze SCP-354. Kontakt ze stacją obserwacyjną Epsilon-38 został utracony. Mobilna formacja operacyjna została wysłana w celu unieszkodliwienia bytu, co ostatecznie się jej udało. Wszyscy pracownicy stacji obserwacyjnej Epsilon-38 zostali znalezieni martwi. W następstwie tych wydarzeń, w celu przechowywania SCP-354, wybudowano strefę 354. Dokument 354-1A. Część dziennika opisującego byty, które wyłoniły się z SCP-354 przed wydarzeniem 354-20. SCP-354-1. Pierwszy byt zniszczył stację obserwacyjną Epsilon-38. Wyglądem przypominał gigantycznego nietoperza, zneutralizowany przez mobilną formację operacyjną. SCP-354-2. Stworzenie, ssak wielkości niedźwiedzia, pokryte ostrymi jak brzytwa kolcami. Wyglądem przypominało kolczatkę. Praktycznie kuloodporny, nie był jednak w stanie opuścić obszaru przylegającego do stawu, zneutralizowany za pomocą napalmu. SCP-354-3. Czarna, metaliczna sfera wykazująca zdolność lewitacji. Wysyłała skoncentrowane wiązki mocnej radiacji, wystarczające do uszkodzenia członków i organów, co prowadziło do śmierci. Ówczesny opiekun strefy, doktor, uderzył SCP-354-3 młotem budowlanym, wyłączając ją.
SCP-354-3 dokonał wtedy samozniszczenia, wywołując pomniejsze uszkodzenia struktur i poważne obrażenia u doktora. Doktor został całkowicie wyleczony i odznaczony za męstwo. SCP-354-4. Humanoidalne, jaszczurowate stworzenie, wysokie na około 4,6 metra. Uciekło zarówno z ogrodzonego terenu przy stawie, jak i strefy 354. Ostrzał z broni konwencjonalnej powodował niewielkie fizyczne uszkodzenia i był bardzo nieefektywny. Mobilna formacja operacyjna Omega-7, Puszka Pandory, została wysłana i skutecznie zneutralizowała stworzenie. SCP-354-5 usunięto. SCP-354-6 wyglądał jak mężczyzna pochodzenia hinduskiego. Jako, że otoczenie stawu nie było całkowicie naprawione, SCP-354-6 został natychmiastowo zastrzelony, zanim jeszcze miał szansę na ucieczkę. Opiekun sfery, doktor, wyraził niezadowolenie w związku z gwałtowną egzekucją SCP-354-6, którego testy wykazały, że był to normalny człowiek. Dane uszkodzone. SCP-354-14. Większość ciała stworzenia pozostawało głęboko pod powierzchnią stawu. 5 macek, przypominających należące do ośmiornicy, zostało dostrzeżonych, jak wyłaniają się z SCP-354 i sięgają do ogrodzenia. Kilku pracowników klasy D zostało pochwyconych przez macki i wciągniętych do stawu. Po otrzymaniu znacznych obrażeń z broni palnej, SCP-354-14 wycofało się z powrotem w głąb podmiotu i zniknęło. Nie odzyskano żadnego członka porwanego personelu. SCP-354-15. Kotowate stworzenie, złożone z zabarwionych na niebiesko kryształów, które później zidentyfikowano jako lód. Było zdolne przeskoczyć przez mur i wystarczająco zwinne, aby uniknąć większości ostrzału. Wyraźnie agresywne, dotkliwie kaleczyło każdego pracownika, z którym nawiązało walkę. Obiekt zaatakował i zawiązał walką SCP-354-16, gdy ten wyłonił się ze stawu i został zneutralizowany w walce. SCP-354-16. Kotowate stworzenie złożone z ciemnych, czarno-czerwonych kamieni, które po późniejszym zbadaniu okazały się być częściowo zastygłą lawą. Ogień z broni palnej okazał się w głównej mierze nieskuteczny. Stwór nie był wrogi względem personelu i nie próbował uciec z bezpośredniego otoczenia stawu, dopóki nie został zaatakowany przez SCP-354-15. Udało mu się pokonać i zneutralizować SCP-354-15, po czym jego aktywność zmniejszyła się wraz z ochłodzeniem. Po pełnym skamienieniu i pozostaniu po nim nieruchomo, obiekt został przeniesiony do biura doktora dla celów estetycznych. SCP-354-18. Metalowa, humanoidalna maszyna opisywana przez wielu pracowników klasy D słowem Terminator. Obiekt miał urządzenie maskujące sprawiające, iż był niewidoczny dla ludzkiego oka. Obiekt był doskonale wyszkolony w walce i zabił prawie 90% strażników strefy 354 w czasie przedzierania się przez placówkę. Około 60 minut po wyłonieniu się ze stawu, obiekt wstrzymał działanie i wyłączył się. Obiekt został rozmontowany, a jego bateria została zutylizowana. Obiekt pozostaje celem badań. Notatka opiekuna strefy. To już trzeci raz, kiedy muszę odwoływać się do Puszki Pandory, żeby zajęła się rzeczami wyłaniającymi się z SCP-354. Abel jednak nie narzeka. Można powiedzieć, że spodobała mu się walka z SCP-354-11. Może powinniśmy utrzymać jakąś gorącą linię z MFO Omega-7. Dokument 354-3A. Dziennik misji eksploracyjnej 354-Alpha. Szczegóły w dzienniku. Notatka opiekuna sfery. Minęły już 22 miesiące od czasu, gdy ze stawu wyłoniła się ostatnia kreatura. Wcześniej najdłuższy okres spoczynku trwał 8 miesięcy. Podejrzewam jeden z dwóch scenariuszy. Albo czerwony staw umarł, albo wyczerpał się, lub jakkolwiek powinno być tego określenie, albo ładuje się na coś naprawdę dużego. O5 wierzy, że bardziej prawdopodobne jest pierwsze wyjaśnienie. Odwołano 30% personelu
i zmniejszono finansowanie o 25%. Mam nadzieję, że mają rację. Gdyby jednak tak nie było, za jakiś czas zmierzymy się z niewiarygodną potwornością, a nie mamy nawet ułamka siły potrzebnej do powstrzymania jej. Martwię się o bezpieczeństwo nas wszystkich. Dziennik misji eksploracyjnej 354 Alfa. Prywatny dziennik doktora. Nasza wyprawa mająca na celu zbadanie SCP-354, tej otwartej rany w środku Kanady, została wreszcie zaakceptowana. Chłopaki z działu technicznego przygotowali nam coś, co może zostać opisane tylko jako łódź podwodna z wiertłem. Wiemy, że staw robi się coraz gęstszy wraz z głębokością, więc podejrzewamy, że od pewnego momentu nie będziemy się o tyle zanurzać, co kopać. Stąd ogromne urządzenie wiertnicze wbudowane w pojazd. Nie jest on ogólnie hydrodynamiczny, ale nie będziemy tak naprawdę pływać. Mam przeczucie, że po drugiej stronie czerwonego stawu jest coś na kształt przekopywania się do Chin. Wszystko, co musimy zrobić, to przekopać się tam. Prywatny dziennik doktora. Miałem miłą, długą rozmowę z O5 na temat tego, kogo mogę zabrać. Chciałem, żeby towarzyszyła nam mobilna formacja operacyjna Omega-7 jako ochrona, albo chociaż sam SCP-076, ale nie zgodzili się. Pomimo ogromnych zniszczeń, które ciągle powoduje, uważają go za zbyt cennego do stracenia. Nie żeby on był, wiecie, nieśmiertelny czy coś. Może po prostu nie mają jaj, żeby zapytać go, czy nie chciałby brać udziału w ekspedycji. A Claire, ten dupek, chce, żebyśmy wzięli ze sobą SCP... Ale ja się nie zgadzam. Dokumenty mówią, że SCP... urodził się tuż przed przejściem, więc będzie bezużyteczny jako przewodnik. Mógłby być swojego rodzaju ochroną, ale raczej się nie uda ze względu na to, że jest... Pewnie po prostu by... Tak czy inaczej. Ostateczna załoga składa się, pomijając mnie, z trzech agentów, dwóch członków personelu klasy D, jednego geologa i jakiegoś gościa od maszynowców, który będzie pilotować okręt. Już zdążyłem zapomnieć, jak się nazywają. Dziennik misji drużyny eksploracyjnej 354 Alfa DE-354A. Dzień pierwszy. Kiepski dzień na rozpoczęcie misji. Krąży plotka, że ostatniej nocy naszło do naruszenia przechowalni w tej czy innej strefie. Potem okazało się, że kawa jest zabroniona gdziekolwiek na terenie strefy 354 z tego czy innego powodu. A potem cała wyprawa praktycznie zakończyła się katastrofą, kiedy okazało się, że prawie zapomnieli załadować nam dodatkowe paliwo. Kto do chuja prowadzi ten cyrk? Tak czy inaczej, już jesteśmy w drodze. Przez chwilę miałem wyraźne uczucie opadania, ale teraz obniżamy się znacznie wolniej. Marty, gość od maszynowców, mówi, że zatapiamy się z tempem 10 metrów na godzinę. Wygląda na to, że na tej głębokości czerwony staw jest całkiem gęsty. Dziennik misji DE-354A, dzień drugi. Nic ciekawego się nie stało, ale nauczyłem się wszystkich imion. Mamy Martiego, naszego pilota, agenta Swansona, agenta Turkiza, agenta 86, doktora Jaya MacArthura, Chrisa Simpsona i Leroya Tuckera. Hip, kurde, hura! Dziennik misji DE-354A, dzień trzeci. Około 4:30 rano nagle grawitacja się odwróciła. Oj, zabawny sposób na pobudkę. Teraz wnosimy się zamiast opuszczać, co oznacza, że minęliśmy już połowę drogi. Dziennik misji DE-354A, dzień czwarty. Dotarliśmy do powierzchni! Przez iluminatory widać głównie ciemność, co oznacza, że jest noc. Nie możemy jeszcze wyjść na zewnątrz, bo ile wiemy, atmosfera może zawierać kwas solny. Mamy w cholerę czujników na zewnątrz statku, które analizują kupę rzeczy. Czy powietrze nadaje się do oddychania, z jakimi bakteriami będziemy mieli do czynienia i takie proste sprawy jak temperatura. W ciągu 8 godzin będziemy wiedzieć, czy człowiek może czuć się tam bezpiecznie. Dziennik misji DE-354A, dzień piąty. Wyszło na to, że powietrze jest całkowicie bezpieczne. Oprócz tego, że noc trwa już 28 godzin. Co jest grane? Dziennik misji DE-354A, dzień szósty. W końcu nastał świt. Słońce jest duże i czerwone. Jestem biologiem, ale znam się wystarczająco na astronomii, żeby wiedzieć, że orbitujemy wokół całkowicie innej gwiazdy. To inny czas, inne miejsce czy inny wymiar. Leroy stwierdził, że jesteśmy na innym planie rzeczywistości i wydaje mi się, że on jest chyba najbliżej prawdy.
Staw po tej stronie jest znacznie większy, coś jak małe jezioro. Brzegi też są wyraźniejsze niż u nas. Na nadmuchiwanej tratwie dotarliśmy do brzegu. Marty i Simpson zostali w pojeździe i ruszyliśmy na północ. Ziemia tutaj, a przynajmniej wokół stawu, pozbawiona jest jakichkolwiek oznak życia roślinnego. Jedyną zielenią, jaką widzieliśmy, były jakiegoś rodzaju mchy rosnące na ziemi, które i tak wyglądały bardziej jak pleśń. Gleba jest szarawa, trochę opalona, wygląda jak mieszanka piasku i mąki. MacArthur powiedział, że to jakiś minerał czy coś, ale zapomniałem, jak to nazwał. Podejrzewałam, że nasza elektronika nie będzie tutaj działać, ale to nie była pierwsza rzecz, która nas zawiodła. Po około 2 godzinach przemierzania płaskiego, nudnego terenu, kompas gwałtownie zmienił wskazania. Teraz igła pokazuje na kierunek, który wcześniej uważaliśmy za wschód. Widocznie pole magnetyczne tej planety, czy to w ogóle jest planeta, działa inaczej niż pole naszej. Nie chcąc ryzykować zgubienia się, natychmiast odwróciliśmy się o 180 stopni i zaczęliśmy wracać do okrętu. Mógłbym przysiąc, że droga powrotna była o połowę krótsza. Jutro wymyślimy jakiś sposób orientacji, który nie będzie polegał na bezbłędnym działaniu kompasu. Dziennik misji DE-354A, dzień 7. Parszywy nocleg. Słońce w ogóle nie zaszło. Według moich obliczeń, cykl dnia i nocy trwa tutaj około 43,5 godziny, w przeciwieństwie do naszych 24. Będzie to wymagało przyzwyczajenia się. Ustaliliśmy sposób orientacji i nawigacji. Po pierwsze, będziemy podróżować tylko w linii prostej, tak, aby móc wrócić po prostu obracając się za siebie i ruszając w przeciwną stronę. Dopóki nie pokonamy jakiejś nieprzekraczalnej dżungli, wszystko powinno być dobrze. Po drugie, Marty stworzył radio. Radar... coś. Nie pamiętam jego objaśnień, ale jeżeli będziemy w zasięgu 800 mil, jego mały gadżet będzie w stanie określić dokładnie w jakim kierunku i jak długo będziemy musieli iść, żeby wrócić. Dziennik misji DE-354A, dzień 9. Wyruszyliśmy parę godzin przed wyliczonym wschodem słońca. Kiedy jednak dotarliśmy do brzegu, odkryliśmy, że ten zielony mech jest wszędzie. Ogromnie zyskał na masie. Zgaduję, że to coś kurczy się i chowa przed słońcem w ciągu dnia, a pojawia się w nocy, żeby przyswoić składniki odżywcze czy coś. Doszliśmy do wniosku, że nie chcemy przez to przechodzić, więc wróciliśmy i poczekaliśmy na wschód słońca. Kiedy pokazało się słońce, znów wyruszyliśmy. Mech znowu był w swojej ograniczonej formie. Dopiero teraz dotarło do nas, że tu nie ma w ogóle wiatru. Przez cały czas panuje martwa cisza. Nie wstydzę się przyznać, że ogólna pustka tego miejsca jest trochę przerażająca. Znaleźliśmy obszar o rozmiarze kilkuset stóp, którego nie porastał mech, więc zdecydowaliśmy się, że tam rozbijemy obóz na noc. Słońce ciągle jest na niebie, ale to czas snu dla ludzi, więc nazywamy to nocą. Dziennik misji DE-354A, dzień 10. W ciągu nocy, co tak naprawdę jest dniem, kurwa, to robi się pokręcone. Wszystkich nas obudziło coś na kształt ryku. Pamiętacie, jak brzmiał T-Rex w tym starym filmie Park Jurajski? To brzmiało bardziej podobnie jak jakiś wielki gad. Dźwięk był tak głośny, że byłem przekonany, że jego źródło nie może być dalej niż 20 stóp od nas. Ale kiedy wydostaliśmy się z namiotów, nic nie zobaczyliśmy. Obszar był tak płaski, że dostrzeglibyśmy dowolne zwierzę w odległości pół mili, a tam nie było nic. Kurewsko przerażające. Zebraliśmy obóz i ruszyliśmy dalej. Po chwili zatrzymaliśmy się, widząc, że mech może rośnie tylko w czerwonym stawie i ziemia robią się bardziej kamieniste. Na horyzoncie krajobraz robi się bardziej pagórkowaty. Wydaje mi się, że widzę drzewa. Dziennik misji DE-354A, dzień 11. Wyszliśmy z gołej ziemi. Idziemy teraz przez ogromne połacie pięknej zielonej trawy. Wygląda praktycznie jak dobrze przystrzyżony trawnik. Trawa wydawała się normalna, dopóki Tarkis nie potknął się o kamień i wstał zauważając, że jego ręka pokryta jest kilkunastoma małymi ranami. Wygląda na to, że końcówki źdźbeł są niesamowicie ostre i z łatwością przebijają skórę. Nie zagrażają co prawda wzmocnionym butom fundacji, ale musimy być ostrożni, żeby nie upaść. Dotarliśmy do malutkiego strumyka, dosłownie ledwo się sączącego. Swanson zasugerował, żebyśmy napełnili nasze manierki, ale Leroy i MacArthur chcieli najpierw sprawdzić ją pod pewnym względem. MacArthur wyjął odpowiedni ekwipunek i po paru minutach oznajmił, że to nie jest woda, tylko ciekły dwutlenek węgla. CO2 w tej temperaturze przyjmuje stan gazowy, nigdy nie jest cieczą. Prawa fizyki zdają się szwankować. Dziennik misji DE-354A, dzień 14. Od paru dni nie miałem czasu nic nagrać. Dotarliśmy do obszaru rzadko zarośniętego drzewami. To
tutejsza trawa była zwiędła i brązowa. Już nie tak ostra, by mogła przebić skórę. Drzewa były zwykłe, wyglądające jak brzozy, ale z złotymi liśćmi. W pewnym momencie straciliśmy Swansona. Tu jest tak cicho, że nikt z nas nie czuł się na tyle dobrze, żeby rozmawiać, więc nie widzieliśmy, kiedy zniknął. Jest porządne 8-godzinne okno, kiedy tak naprawdę mógł zniknąć. Wołaliśmy za nim, ale nikt z nas nie chciał się rozdzielać, żeby go szukać. W ciągu nocy na namiot 86 spadło drzewo. Nic mu się nie stało. Sprzęt też nie został uszkodzony, ale straciliśmy namiot. Nie dało się go naprawić. 86 przysiągł, że to drzewo nie było tak blisko, gdy się rozkładał, a nikt z nas nie potrafi podać przyczyny zawalenia. Pień po prostu pękł. Zgodziliśmy się wszyscy, że nie będziemy rozbijać namiotów w pobliżu drzew. Następnego dnia, lokalnie była tak naprawdę noc. Słyszeliśmy ten sam ryk, co parę dni wcześniej. Brzmiał dokładnie tak samo, a my znowu nie mieliśmy pojęcia, co jest jego źródłem. Nie możemy nawet ustalić, z której strony dobiegał. Wtedy zaczęło padać. Rozbiliśmy obóz na noc, tym razem bliżej siebie niż ostatnio. Najbliższe drzewo jest około 300 stóp od nas. MacArthur potwierdził, że tym razem to normalny deszcz, a nie pieprzone CO2. Więc ustawiliśmy te lejkopodobne urządzenia, żeby napełnić bukłaki. Leroy pożyczył swój namiot agentowi 86, a ja zaoferowałem mu, żeby spał w moim. W końcu mój jest nieco większy niż reszty zespołu. Zapytałem Leroya, co takiego zrobił, że skończył jako klasa D. Powiedział mi, że zgwałcił paru ludzi. Wydaje mi się, że próbował mnie przestraszyć, ale kto wie. Tak czy inaczej, to jest najlepiej zachowujący się D, jakich spotkałem, więc nie myślę, żeby chciał, powiedzmy, zaatakować mnie we śnie. Dziennik misji DE-354A, dzień 17. Dobry Boże, nareszcie przestało padać. Wszystko totalnie przemoczone, włącznie z nami, nie licząc ziemi. Po takiej ilości wody spodziewaliśmy się, że wszystko będzie jak jedno wielkie przeklęte bagno, ale gleba poniżej trawy jest ledwo wilgotna. Może rośliny przyswają wilgoć z gleby efektowniej niż te nasze. Przygotowaliśmy się do wymarszu. Może deszcz obudził jakieś zwierzęta. Dane uszkodzone. I DE-354A, dzień 25. To, co wydawało się nam z daleka stromym zboczem, okazało się być sztucznie postawioną ścianą. Zbudowana jest z solidnego, przerdzewiałego żelaza i wznosi się na jakieś 50 stóp. Na prawo i na lewo ciągnie się dalej niż widać. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak jest gruba. Nie mamy jak jej obejść. Albo przejdziemy górą, albo przez nią. Rozbijemy tu obóz na noc. Rano zastanowimy się, co dalej. Dziennik misji DE-354A, dzień 26. Leroy zmajstrował coś w stylu palnika z rzeczy z naszego ekwipunku. Przysięgam, ten gość to pieprzony MacGyver! Wycięliśmy dziurę w ścianie wielką na tyle, żeby można było przez nią przejść. Okazało się, że ma tylko trochę ponad 6 mm grubości, ale za nią jest kolejna, nie dalej jak 30 cm. Najwyraźniej to coś ma warstwy. Leroy przeciął się przez 8 takich, zanim dotarliśmy na drugą stronę. Trawa po tej stronie jest czarna. Nie spalona czy coś, po prostu ma inny kolor. I nareszcie jest wiatr. Byłem już zmęczony. Dane uszkodzone. Wniosku, że przyjść tutaj to był błąd. Musimy zawrócić. Dziennik misji DE-354A, dzień 39. Przeszliśmy przez drugą barierę i znowu wylądowaliśmy w tym dziwnym miejscu z czarną trawą. Bałem się, że dziury, które wypalał Leroy, były załatane czy coś, ale były dalej otwarte. Dzięki Bogu, albo czemukolwiek odpowiadającemu za cyrk na tym świecie. Wątpię, żeby MacArthur dożył do rana, stracił dużo krwi. Dziennik misji DE-354A, dzień 40. Obudziliśmy się i zobaczyliśmy, że MacArthur się skrzyżował. Nie chcieliśmy tego, ale nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko go zneutralizować. 86 powiedział, że w domu mogą być jakieś rzeczy zdolne mu pomóc i pewnie miał rację, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nas spowalniał. Mamy tylko kilka dni za nim. Dane uszkodzone. Ein 48. Dotarliśmy do statku, mając tylko godzinę albo dwie zapasu. Pierwszą rzeczą, a jaką zapytali, to co się stało ze Swatsonem, Terkinsonem, MacArthurem i 86. Tak, jakby kilku martwych członków drużyny było naszym największym problemem w tej chwili. Marty już wystartował. Na pewno się zatapiamy. Mamy tylko nadzieję, że oni... Dane uszkodzone. Koniec zapisu. Ten dokument został odnaleziony w bazie danych Fundacji. Żadna tego typu misja, mająca na celu zbadanie SCP-354, nie została ani zaproponowana, ani zatwierdzona.
Nie ma żadnych wpisów dotyczących osób wspomnianych w dzienniku. Źródło dziennika pozostaje nieznane. Dokument 354.4. Dziennik wydarzeń 354.20. Rankiem... Cały personel strefy 354 opuścił placówkę. Oprócz tego, na obszarze wyłączono zasilanie, a pracownicy zabrali z placówki zapasy i pojazdy, wskazując tym samym, iż nie jest to ewakuacja z powodu nagłego wypadku. Mobilna formacja operacyjna Teta-12 została wysłana na miejsce w celu odkrycia powodu ewakuacji oraz, jeżeli to będzie możliwe, nawiązania kontaktu z personelem strefy 354. Zanim jednak mobilna formacja operacyjna Teta-12 przybyła do obszaru, lokalna głowica bojowa strefy została zdetonowana, co skutkowało zniszczeniem całej placówki oraz śmiercią. Mobilna formacja operacyjna Teta-12 otrzymała rozkaz nawiązania kontaktu z personelem strefy i w przypadku wrogości otrzymała pozwolenie na terminację każdego niewspółpracującego pracownika. Duży konwój pojazdów zabranych ze strefy 354 został dostrzeżony, gdy kierował się na południe od strefy 354 z dużą prędkością. Zapisy audio mobilnej formacji operacyjnej Teta-12 wskazują na to, że konwój składał się z personelu strefy 354, jednakże poprzednia hierarchia dowodzenia została całkowicie zmieniona, przy czym uzbrojeni pracownicy klasy D i pracownicy badawczy otworzyli w kierunku MFO Teta-12 ogień z broni palnej. Mobilna formacja operacyjna Teta-12 została rozbita i po tych wydarzeniach nie udało się nawiązać kontaktu z byłym personelem strefy 354. Dokument 354.5. Po zniszczeniu strefy 354 w miejscu wybuchu wybudowano ośrodek przechowawczy Czerwony Staw. Podstawowe mapy nowej placówki można znaleźć w... i... W przeciwieństwie do poprzedniej placówki, która skupiała się na badaniach i neutralizacji stworzeń wyłaniających się ze SCP-354, nowy ośrodek przeznaczony jest całkowicie, tylko i wyłącznie do zabezpieczenia SCP-354 i stworzeń, które mogą się z niego wyłonić, na równi ze wszystkimi nieprzewidywanymi siłami, które mogą zostać wygenerowane. Ma to związek z zadaniami nowego dyrektora ośrodka, który wierzy, że wydarzenia opisane w dzienniku 354.20 były rezultatem psychicznego bądź mentalnego ataku przeprowadzonego przez samo SCP-354. Dokument 354.6. Przesłuchanie dotyczące... Czy ma pan coś przeciwko nagrywaniu tej rozmowy? Nie, proszę kontynuować. Bardzo dobrze. Więc zacznijmy od początku. Co się wydarzyło w ośrodku przechowawczym Czerwony Staw? Jak teraz na to patrzę, wydaje mi się dziwne, że nikt wcześniej nie zasugerował wypompowania stawu. Kiedy doktor przedstawił swój plan, wydawało nam się to świetnym pomysłem. Co dokładnie było w tym pomyśle takiego pociągającego? To było wyjście, rozwiązanie. Procedury SCP. Czytałem je. To jakiś żart! Czytający ma wrażenie, że staw jest pod kontrolą. Zakładam, że ma pan odmienne zdanie na ten temat. Ta na stawie jest półmetrowej grubości, zrobiona ze wzmocnionego betonu płyta pokrywająca całość. A mimo to, za każdym razem jakaś bestia próbuje się przedostać. W jakiś sposób się jej to udaje i dostaje się do budynków. Ludzie umierają za każdym razem. Widziałem własne wnętrzności. Czy może sobie to wyobrazić starcze? Więc i dla pana, i oczywiście pozostałych pracowników ośrodka przechowawczego, Czerwony Staw, wysuszenie go wydawało się świetnym rozwiązaniem dla cierpienia spowodowanego przez SCP-354. Cierpienia? To nie tylko... Proszę usiąść. To wszystko jest nagrywane. Więc O5 wyrazili zgodę na osuszenie SCP-354. I co się wtedy stało? Ewakuowano zbędny personel do lokalizacji kilka kilometrów dalej, zostawiając tylko podstawowe siły obronne i obsługę sprzętu. Głównie klasę D i kilku agentów do pilnowania sprawy. I pan był jednym z nich? Tak. Jak przebiegało osuszenie? Technicy przynieśli wielką pompę z tymi wszystkimi wężami. Odsunęliśmy płytę, ale... Ale? Miałeś kiedyś sen, który wydawał się rzeczywisty, ale widziałeś, że śnisz i czujesz koniecznie, że musisz się obudzić, żeby od niego uciec? Nie mogę powiedzieć, że miałem. Oczywiście, że miałeś. Wszyscy mają. Tak to właśnie wyglądało, jak wsunęliśmy węża i zaczęliśmy pompować. Wszystko przestało być rzeczywiste. Czuliśmy, że musi natychmiast z tego uciec.
A pan był jedyną osobą, która to poczuła? Nie, wszyscy w tym samym czasie. To ten pierdolony staw. Proszę o obniżenie głosu. Co się stało, gdy pompa została aktywowana? Nigdy nie została. Nie mogliśmy. Nie pozwolił nam. Kto wam nie pozwolił? Staw! Proszę, prosiłem o obniżenie głosu. Dotychczas był zadowolony, ty kurcąc nas potworami. Bawił się, ale my go zamknęliśmy i teraz próbowaliśmy go zabić. Teraz jest zły! Strażnicy, proszę uspokoić agenta. Mój kumpel zmierzył kiedyś jego brzeg i porównał je ze zdjęciami z pierwszego kontaktu. Wiesz, czego się dowiedział? Ochrona! On rośnie! Staw rośnie! Staje się większy i silniejszy każdego dnia, a my właśnie będziemy go rozgniewaliśmy. Będziemy kontynuować rano, skoro już teraz ma jasność. Zabieraj te łapy!